Rzeczpospolita obojga narodów? Już niekoniecznie. Poradniku z Polski pokażę wam kilka metod na zostanie cesarzem świętego Imperium Rzymskiego oraz przetestuję przeprowadzanie reform bez tego potężnego monumentu znajdującego się w Pradze. Będzie sporo dyplomacji, ale też i wojny. Witam imperialistów, tutaj Lookas. Obecnie władzę w cesarstwie można przyjąć na wiele sposobów jako Polska. Pierwszym sposobem jest odrzucenie Unii nad Litwą, przez co dzięki kolejnym misjom możemy dołączyć do CHRE. Tą drogą nie pójdziemy. Drugą opcją jest przekonanie 3–4 elektorów, by głosowali na nas, przez co stajemy się cesarzem, przez co będziemy mogli dołączyć do CHRE. Tą drogą też nie pójdziemy. Trzecią drogą jest dołączenie do imperium, przekonując Austrię, że jest to dobry pomysł. I tą drogą właśnie podążę. Super ważne jest osiągnięcie sojuszu z Austrią, dlatego potrzebujemy wspólnych rywali, a w tym wypadku będą nimi Czesi. Czesi lecą na rywala, Węgry nie, Zakon Krzyżacki jak najbardziej, a z trzecim poczekamy, zobaczymy. Zobaczmy, jakie mamy debaty w parlamencie i tutaj, oh my god, od kiedy mamy takie misje? Przecież to jest OP. Ja chcę tego doradcę za wszelką cenę. Trójkowy doradca polskiej kultury za 2,25. I powiedzcie, że Polska nie jest teraz najbardziej przekoksanym krajem w tej grze. A poza tym, no to bierzemy jakiegoś doradcę do dyscypliny, będą wczesne wojny, ale nie aż takie szybkie i weźmiemy też jakiegoś doradcę za chwilę administracyjnego. Wojny, tak jak mówiłem, będą, ale nie za szybko, więc możemy na chwilę forty wyłączyć. W pierwszej kolejności musimy jak najszybciej mieć sojusz z Austrią. Stany na Rzeczpospolitej to jest zawsze duży problem i teraz tak. U kleru koniecznie potrzebujemy religious diplomats, żeby dostać plus 25 punktów relacji z każdym katolickim krajem oraz punkt administracyjny. Po zwiększeniu stabilności będę brał przywilej na tańszych doradców. U szlachty bierzemy koniecznie punkt militarny, supremacy over the crown, zostawiamy miejsce na strong duchess i tak samo doradców za jakiś czas. Umieszczam punkcik dyplomatyczny i ogólny bonus do poparcia mieszczan. Misje to jak zwykle, jeżeli da się mieć tańszego doradcę, super sprawa i w tym momencie pójdziemy w doradcę do manpowera. Ewentualnie fajną drogą byłoby mieć lepsze relacje z papieżem, no ale trudno. Odbieramy ziemię. Po naszej zabawie z estate'ami możemy już zawrzeć royal marriage z Austrią, więc lecimy. Ale co do zasady pamiętajcie, że w pierwszej kolejności lepiej brać sojusz, zwłaszcza jeżeli macie taką możliwość. Może was też kusić sojusz z Burgundią i okej, bierzcie go, ale tylko pod warunkiem, że Austria nie ma Burgundii na rywalu. U mnie niestety ma, więc później będziemy ją zdobywali na sojusz. Krzesła w parlamencie no najlepiej rozdać na takich prowincjach, które mają jak największy development oraz jak najlepsze dobra konsumpcyjne, takie jak właśnie sukno w Polsce, czy też barwniki. Nie planuję bawić się w prawosławie, więc będziemy nawracali cały ten region na katolicyzm i w sumie dlatego nawet zatrudnię naszego doradcę, co zwiększa missionary strength. Wysyłamy doradcę do poprawienia relacji jak najszybciej, no i stało się, Austria ma sojusz z Węgrami, dlatego ich nie możemy mieć na rywalu, przynajmniej na razie, więc jeszcze czekamy. Drugiego dyplomatę wysyłam do Mazowsza, obrażam Czechów i to bardzo. Ważne jest, żeby to zrobić w roku 45, bo tik za spadanie obrażenia rywala jest roczny. No, Austria chce z nami sojusz, bierzemy, biorę pożyczki od mieszczań, żeby się wkupić tutaj w relacje z cesarzem, nie powiem, praśnie kupiłem moje bycie w chre i cyk. Mamy 200 punktów, chyba nawet zrobiłem to równy rok wcześniej niż na moim poprzednim podejściu. I teraz, żeby dołączyć do Holy Roman Empire, musimy zmniejszyć nasz kraj. I słusznie się domyślacie, musimy spalić nasz development. I w zasadzie obecnie to wystarczy, żeby dołączyć do CHRE. Pamiętajcie, że to spowoduje, że wasz poziom się chyba państwa obniży, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, zdegradowali nas, już nie jesteśmy Królestwem Polskim, lecz księstwem. No i pozostało mi czekać teraz na sukcesję. No, ciekaw jestem, jaki będzie to ten champion. Oh my god! Najlepszy, jakiego kiedykolwiek miałem. Ale wciąż nie mam króla. Dwa eventy na raz. Więcej administracji. Oraz potrzebujemy Jagiellona, prawda? Chociaż kusi mnie ten Władysław IV, kiedyś tą drogą również pójdziemy. Więc wprowadzamy monarchię elekcyjną w Polsce i dostajemy Litwę. Oj, Austriak nie wiedział, co brał. No i teraz najważniejsza kolejna nasza sprawa. Będziemy wcielali nasze dalsze plany. Potrzebujemy Unii. Węgry mogą być naszym nowym rywalem. Jak stracimy Austriaka, on już nam nie jest potrzebny. W sumie fokus chciałbym zmienić na punkty militarne, ale zaryzykuję. Wprowadzamy przywilej przywileje na jeszcze tańszych doradców oczywiście oraz widzę pewne braki w prestiżu, więc też go łykam. No i teraz, czy wesprzemy, czy nie wesprzemy Mołdawię? Ja już wcześniej wziąłem z nią sojusz, bo po prostu i tak niby mi slota zajmowała. Wysyłam moje wojsko i mam nadzieję, że ją dostaniemy, co też się nam udało. Super. A dlatego liczyłem na to, bo wezmę sobie wtedy przywilej Strong Duchess, co już mi zwiększa sloty o 2 kolejne, co jest super sprawą. Oczywiście Marchię chcemy cofać jak najszybciej Mołdawii, bo będziemy ją też chcieli jak najszybciej zjadać. Kończymy rebelię na Mołdawii i tutaj chcemy mieć naszego władcę na jej tronie. 1,77 dukata, noż nie mogę. Jak to mało kosztuje nas. 100% tańszy, powinien być za darmo. Nie wiem co się wydarzyło, ale teraz cesarz bardzo szybko przeprowadził pierwszą reformę, dlatego zmieniam moich dyplomatów i łapę jak najszybciej sojusze, na przykład z Saksonią, Trierem. Każdy, kto nie jest sojusznikiem Austriaka, powinien być naszym sojusznikiem w tym momencie. Jakby co, osobiście się nie spieszę do wojny z Czechami, nie dlatego, że zbieram na technologię czy coś, ale chcę wykonać misję na tańszego doradcę wojskowego. Poza tym w listopadzie chcę też odebrać ziemię, co też w zasadzie zaraz zrobię. I jak tylko wykonamy naszą agendę, atakujemy Czechy. One raczej nie powinny mieć więcej niż jednego, maksymalnie 2 sojuszników. Zwłaszcza jeżeli okazało się, że przyjęły husycyzm. Super, misja wykonana. Doradcę od razu zatrudniamy, tak. 0,39 od razu go daje na 2 przynajmniej. No i w takim razie wojska w górę, forty w górę, zatrudniamy Grand Company i wykonujemy naszą przepotężną misję. Uwaga, jeżeli chcecie zdobyć monument w Czechach, nie róbcie tej misji, a w zasadzie weźcie ją dopiero jak staniecie się cesarzem Holy Roman Empire. Ale to znowu ryzykujemy, że wcześniej Węgry wpadną pod Unię Austriacką i będziemy znowu musieli przed kliknięciem tej misji uwalniać je spod tego buta. Co nam daje Cassius Belli na odtworzenie Unii nad Czechami oraz oczywiście nad Węgrami. W drugiej kolejności zdobędziemy Węgry, bo ściągają nas w wojnę z Austrią. Wojnę rozpoczynamy oczywiście od dojazdu na poddanych czeskich. Tutaj rozbijamy ich armię. Co prawda bardziej optymalne byłoby czekanie, aż Friedrich III von Habsburg umrze. Ma 35 lat, no i my przejmiemy władzę w Chre. No ale niestety raczej to jest nasze niedoczekanie. Ale byłoby to bardziej optymalne, ale też jednak dużo bardziej nudniejsze. Jako że mamy przekoksanego generała, to raczej nie będę się bał toczyć bitew z Czechami. Porozbijajmy ich armię. Przynajmniej mam taką nadzieję, że nam się uda parę rozbić. No a Podolu też Czesi dostają w piernicz. Super. O, a nawet dostaną Stackwipe'a pod Lwowem. Jak miło. A potem tuż zostaje nam tylko i wyłącznie oblegać Czechów i szczerze mówiąc plądrować każdą ich prowincję, żeby nie wejść w pożyczki. Praga spalona i Unia nad Czechami osiągnięta. No ale widzicie, nie zdobywam jej stolicy. Stolicę Czechów mógłbym zdobyć dopiero jakbym był cesarzem. W innym wypadku no, muszę robić takie te szlaczki tak zwane, tylko że ta stolica ma za dużo warscore'a i w żaden sposób nie mogę do niej zrobić drogi dojścia, żeby ją przejąć dla siebie. Ech, straszne są te losy. Ale myślę, że bez czeskiego monumentu będzie po prostu ciekawiej. Więc Unia nad Czechami jest zabezpieczona i teraz musimy poprawić relacje z Czechami, żeby być tutaj na plusie. Pamiętajcie, że w momencie śmierci waszego władcy, jeżeli będziecie na minusie, Unia zostanie zerwana. Czechy też generują dla nas stosunkowo mało agresywnej ekspansji z kilku powodów. Po pierwsze, mam Fuksa, no i mają religię husycką jako swoją główną. To już nam zmniejsza agresywną ekspansję u wszystkich krajów w okolicy. Druga sprawa jest taka, że należą do naszej grupy kulturowej, a nie niemieckiej grupy kulturowej, przez co znowu dają mniejszą agresywną ekspansję wszystkim państwom niemieckim. Relacje z Burgundią poprawiłem, dlatego zrywam mój sojusz z Austrią, a wchodzę w sojusz z Burgundią. Akurat Charles zasiada na tronie, więc jest szansa, że zaraz umrze i go dostaniemy. Przed kolejną wojną po prostu zabezpieczmy tych elektorów, żeby wszyscy na nas głosowali, albo przynajmniej większość. I tak mamy 25 lat na ustanowienie Unii nad Węgrami. Gorzej, jeżeli Austria je zdobędzie. To może jednak trzeba się spieszyć. Jeżeli idzie o naszą ziemię koronną, obecnie mam troszeczkę inny plan na rozgrywkę. Mianowicie chcę jej uzbierać jak najwięcej, jak najszybciej. Nie będę jej sprzedawał. Chcę zobaczyć, co się stanie, jak obalę szlachtę w naszym kraju. Ponoć jest to nawet mocniejsze drzewko misji niż 5. technologii dyplomatycznej. Nie zamierzam wprowadzać jako pierwszy. Tutaj niestety zbieram na nasze dyplomatyczne idee, które chcę wprowadzić jak najszybciej. Przywileje niszewskie, no okej. Musimy je odrzucić, co oznacza, że musimy sobie poradzić z buntem magnaterii. Ale dzięki naszemu wspaniałemu generałowi bez problemu rozbijamy magnaterię. magnatów. W dwóch bitwach oczywiście to wszystko jest zaplanowane. W trzech bitwach to wszystko jest zaplanowane. Easy. Zjadamy Mazowsze. Druga reforma. Na Polsce zdecydowanie nam zależy na osłabieniu szlachty jak najbardziej. Dlatego biorę Curtial Mobile Privileges. Tym bardziej, jeśli tak jak ja rozdawaliście im troszeczkę za dużo przywilejów. W pierwszej ideę bierzemy dyplomatyczne, tak jak już wspominałem. Okej, może wam się wydać, że influence ideas byłyby lepsze, bo dostajemy na przykład zwiększoną liczbę wojska od naszych wansali, czy też są lojalniejsi wobec nas, ale przez ten jeden perk, jeżeli planujecie grać pod Vassal Swarm z Holy Roman Empire, należy unikać jak ognia influence ideas. Poza tym, grając pod Holy Roman Empire, potrzebujemy naprawdę dużej ilości dyplomatów. Im więcej, tym lepiej, a właśnie ich najwięcej mamy w dyplomatycznych. Chociaż nie poprawiajmy relacji, tylko budujmy siatkę szpiegowską na cesarza. Dlatego wypowiadamy wojnę o koronę węgierską z gigantyczną pomocą sojuszników. A, tylko technologii nie wziąłem, sorry. Ruszajmy od razu na Wiedeń, żeby jak najszybciej Austriaka wyjąć z tej wojny. I w sumie, jeżeli się nam uda, będziemy chcieli go osłabić, na przykład poprzez wypuszczenie wasali. Nie, Shadow Kingdom! Wyjmą mi całe Włochy. O nie, jeszcze Konfederacja Gdańska teraz. Nie, pewnie. Odpowiem do tej wojny. Już, lecę. Ej, nie jest tak źle. Niszczymy wojsko zakonne. Chyba. Zdecydowanie tak. Dobra. I tak nie mam kogo wypuścić z tej Austrii, więc żegnam ją z tej wojny. No, zakon padł szybko. Teraz trzeba uderzyć na Inflanty i tutaj pokonać kolejny zakon. Ej, jak pięknie Litwa tutaj czyści te wojska. Niesamowite. Ach, i zakon przeżył w Kulmie. Jak zwykle zapomniałem sobie przekazać tą prowincję. Trudno. Więc zdecydowanie Gdańsk ma być nasz lub... Chcemy Prusy Książęce? Jak najbardziej tak. Jeszcze z nimi nie grałem. Widzę, że mają swoje drzewko misji, ale to jest chyba standardowe Gdańska drzewko misji. Tak, jeżeli mnie pamięć nie myli. ID też Gdańska? To tylko zmiana tagu? Słabo. Chociaż z tego co widzę to w sumie jednak niekonieczne, bo dostałem te wszystkie prowincje OP, więc teraz musimy jak najszybciej wprowadzić renesans u nas. W Krakowie najlepiej. Mamy 4 dyplomatów, to już 2 wysyłamy do poprawienia relacji zawsze z sojusznikami. Jednego dajmy, żeby poprawił relacje z naszymi poddanymi. Zdobywamy Unię nad Węgrami oraz kopalnię złota, co niestety wkurzy małą część krajów, ale myślę, że to jest warte mimo wszystko. Ta kopalnia złota jest warta tego, tym bardziej, że mamy teraz dostęp do Serbii. A czemuż by nie? A jednocześnie zabezpieczyliśmy Węgry. Łops, przegiąłem, za szybko wojnę wypowiedziałem. Trzeba było rywali jednak wybrać najpierw. I jak najszybciej przyjmuję renesans. Odpaliłem też już edykt na jego szybszy wzrost w Gdańsku. Niech nam się przyjmuje jak najszybciej. I potrzebujemy... No w sumie mamy wszystko spełnione pozostałe. O, super. Bierzemy teraz tą reformę, że nie chcę oddawać przywileju, więc w ten sposób, jeżeli mi zejdzie ta kara do punktu dyplomatycznej reputacji, jak najbardziej jest to dla mnie na propsie. Wow! Chyba przegnę, nie? Węgry odziedziczyły Chorwację, super sprawa. No i ja dostałem faceting. Właśnie dlatego się tak spieszyłem z renesansem w Gdańsku. Udało się! Mamy Burgundię! Mamy Burgundię! Super! Super! I jeszcze tak wcześnie, 66. Nie mam na co narzekać. Co prawda czeka mnie teraz wojna z Austrią, ale kto by się tym przejmował? Chociaż mam okres spokoju, to może i nie? Ale że udało mi się jeszcze Jagiellończyka wrzucić na tron. Niesamowite. Kazimierz of Poland. Yeah! Nowy cesarz Holy Roman Empire. Ej, i mogę teraz zdecydować, co się wydarzy? Jak miło. Nie wiem, będę... Te roszczenia robił, bo tutaj to boję się, że Austria zostanie, tak czy siak, więc będzie wojna. I teraz jako cesarz mamy niesamowicie dużą manpowera, zwiększony income i tak dalej, i tak dalej. I tak, nasze państwo zwiększyło się do imperium, ale przy okazji dajmy pruską kulturę jako akceptowalną. Możemy też już uzurpować tytuł elektora od Czechów, co jest spoko opcją, bo pozostałe kraje będą chętniej na nas głosowały. I myślę, że jeżeli będę miał problem z przekonaniem pozostałych krajów, że jestem ich najlepszym wyborem, no to wtedy kliknę tą decyzję. A zjadam następujące prowincje od Serbów, dzięki temu koalicja nam się żadna większa nie zawiąże, a Serbów dokończymy podboje za jakiś czas. Czas wybrać nowych rywali i to niestety potężnych rywali. Dyplomacją zadziałajmy jeszcze na papieża oraz innych pozostałych elektorów. Jestem tego niesamowicie ciekawy, więc pozwolę sobie tutaj zrobić Alt F4. Druga opcja jest trochę śmieszniejsza, bo wszystko po kolei się tutaj wydarzyło. Ale tak, rzeczywiście każda daje nam dokładnie to samo w momencie, jak jesteśmy cesarzem, a Burgundia już jest pod naszym butem. W międzyczasie przenieśmy naszą stolicę do Warszawy, tym bardziej, że Kraków już zdewowaliśmy. Rozpocznijmy też już budowę pomału naszej floty bałtyckiej, złożonej głównie z galer. Najlepsze jest to, że udało mi się odzyskać większość prowincji Chre, dzięki tej Burgundii, więc dostajemy naprawdę niezłe ilości. Została mi do stoczenia wojna z Danią oraz Francją, z tego co widzę. Poprawiam relacje z Mołdawią wreszcie, będę chciał ją za chwilę zjadać również. A, jeszcze po naszych wojnach oczywiście pamiętajcie o autonomii, bo ja o tym nigdy nie pamiętam. A to jest to, co najbardziej boli nasze prowincje. Zerwałem też sojusz z jednym z elektorów, trzy głosy nam w zupełności na ten moment już wystarczą. Pierwsze rozwinięcie z ery i powiem wam szczerze, bierzemy agresywną ekspansję. Jakby nie patrzeć, to naprawdę sporą ilością Europy już rządzimy. Kopalnia w Honcie rozwinięta i w sumie nawet dam tutaj krzesło od razu. Tak, wiem, że produkcja nie wpływa na złoto, jakby co. Tutaj dałem specjalnie po to, żeby zwiększyć manpower, którym też również dewowałem w tej prowincji. Powoli też cofam przywileje, bo troszeczkę ich za dużo nabrałem. A tak, łatwo nie będzie. Dobra, trochę tutaj zasiedziałem się, więc chodźmy rozprostować nasze nogi i odzyskać trochę terytoriów dla Holy Roman Empire. Za punkty papieskie bierzemy tańszą budowanie i bonusy do taksa. Będziemy za chwilę wszędzie budowali kościoły, inne rzeczy, więc bardzo nam się to przyda. Burgundia płaci nam reparacje oraz wypuszczam jednego poddanego więcej oraz zrywam ich sojusz z Danią. Uwalniamy i ograbiamy jak najbardziej Danię. Holstein dołącza. I w sumie zaatakujmy Francję, żeby ją jak najbardziej teraz osłabić. W pierwszej kolejności uderzymy na sojuszników. Raczej ta wojna nie będzie kłopotliwa. Wbiłem się w armię francuską i o dziwo mam przewagę nad nimi. Niesamowite. W moralkach. Tylko, że dyscypliny nie mam większej, ale już niestety zmarł mi ten fajny doradca. Powiem wam szczerze, że ja już teraz jestem tak już potężnym krajem, że nawet taka Francja nie walczy z nami za bardzo. Gdzieś się wycofała. Nie wiem, chyba przyjęła gdzieś jakieś pozycje obronne, może na tych fortach na południu. O nie, jednak Francuzi przyszli. I tak bez generała? Nie wstyd wam? Przecież za chwilę rozbiję tę armię tutaj totalnie. Bum, 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 bum. Francja poczuła polski szum. Lecimy na Paryż. No ale jednak niszczy po kolei. Po kolei niszczy. Moje subjekty biedne. Ej nie, one wygrały. Kurka, co ile się zmieniają te misje, bo już to nie ogarniam. No pomoc za 10 Imperial Authority. No jak żebym miał po prostu tutaj odmówić. Proszę. Nie wiem, na początek wypuszczę takich tych małych wasali. Zobaczymy, z czym będziemy stali tutaj, we Francji. No okej, no to zrobiliśmy. To wygrałem wojnę. Francja troszeczkę podziabana, ale jeszcze malutko. No okej, no to jeszcze nie mogę przeprowadzić reformy. A, bo mi weszło bad reputation. Okej. No nic to, zacznijmy od budowy naszych workshopów. Czekajcie, Czechy mnie cały czas nawracały. Oh my god! Dobra, jak zmieniał swoją religię, nie zauważyłem tego. Ej, i to nie zlikwidowało centrum? To źle. I lecimy pod Regional Councils, bo ten edykt na 50 tax income w tej erze jest naprawdę mocny. Jakie idee tutaj brać sobie do pary? Wiecie co? Dawno nie grałem pod humanistyczne na Polsce, więc je wybiorę. What the fuck? Co tu się wydarzyło? Zaskoczenie jak z promocjami na Anebie, legitne miejsce do kupowania, linki w opisie. Teraz zauważyłem, że mamy już od początku taką opcję jak pokojowego zaproszenia do imperium, ale to jest jakieś takie dziwne, bo nawet u krajów, które no w zasadzie powinien z chęcią dołączyć, bo na przykład graniczą z Francją i tak dalej, w zasadzie nie mogę ich dołączać do imperium. Pokojowo oczywiście. A jeżeli o imperium, no to niestety dopiero przeprowadzam moją pierwszą reformę, a na tej mi zależy, żeby jak najszybciej do niej dojść. Jednak brak monumentu czeskiego sporo spowalnia. Dobra, mam już też dwie pierwsze idee, no to weźmy wreszcie polski renesans i pojawienie się Nikolasa Kopernikusa u nas. Jako, że przeprowadziłem reformę, no to niestety abdykuzie naszego Kazimierza Jagiellończyka. Na tron wszedł bardzo młody władca. Na szczęście, bardzo młody. Liczę się z tym, że umrze za chwilę. Dołączenie pokojowe jest chyba praktycznie niemożliwe. Nie wiem, jakie warunki ja tutaj muszę spełnić, żeby dołączyć na przykład taką Liwonię do nas. Dokończmy sprawę zakonów w okolicy. Ryga oczywiście, pamiętajcie, leci na wasala. Koniecznie. A i doróbmy tak w międzyczasie artylerię. I tak nie mamy na co wydawać obecnie pieniądzów. Manpowera mamy Podkapa, poprawił nasze staki, bo za chwilę zbliża się wojna z naszym większym sąsiadem. No okej, Moskwa nie chce mi dać przejścia, więc ja się czuję zagrożony przez Moskwę i ją atakujemy, bo wiecie, nie mogę dojść do Rygi, nie? To chyba wystarczający powód do wojny, prawda? Ryga będzie naszym wasalem i raczej do końca gry, bo to jest tak potężna teraz prowincja. Ej, flotę mi topią! Livoniar leci do nas i zakon krzyżacki znika. O nie, znowu mamy nowego cesarza, któż by się spodziewał? Jakoś mi tak łatwo ta wojna idzie, przynajmniej do tego momentu, bo dobra, też rozbiliśmy tych wojska sojusznicze, które dostały minusy, by się w nas wbiły, wyjebiście, zajebiście. No i odpadają ostatnie fortece moskiewskie. Ja tutaj tylko patrzę, jak moje unie personalne chodzą i zajmują wszystko. Ostatnio narzekaliście, że nie pozwoliłem sformować się Rosji, więc tym razem nie będę jej za bardzo bił. Niech się nam uformuje. Rozwinąłem też kopalnię w Kosowie. Ja muszę wreszcie zagrać Litwą, żeby ogarnąć jej misję, bo nawet za bardzo nie wiem, co ja mam robić tutaj Litwie, do czego u niej dążyć, co mając ją pod butem, nie? Pamiętam, że było coś z jej dewowaniem, więc podewujmy jej obszar. Chyba każdą z tych prowincji tutaj muszę jeden raz zdewować. I wykonujemy tą misję rozwoju Rusi. Wow! Ej, może by te wszystkie terytoria do nas przyłączyć już i stworzyć Rzeczpospolitą znacznie wcześniej. Ja to bierę! Oni nadal mnie lubią. Sorry Litwa, no ale sama rozumiesz, że musiałem to zrobić. Ale ja to muszę wszystko korować! Ja myślałem, że dostanę za darmo. Ej, nie bawię się tak Litwa. Ale wracając do Litwy, no to jak zwykle pytam was o zdanie. Chcecie ją zobaczyć? Chcecie, żebym ją coś więcej zagrał? Macie jakieś pomysły na odcinki? Dajcie mi znać w komentarzach, napiszcie na Discordzie, bo po 3 latach takie miejsce wam przygotowałem. Ech, nie zauważyłem, że nasze Prusy Książęce są w chrem. Dobra, nie chcę ich integrować w takim razie. Przynajmniej nie teraz. Czas zadrabiać naszą technologię dyplomatyczną, bo jesteśmy ostro w plecy. Szybka wojenka z Osmanem, bo akurat on też toczy teraz wojnę z Wenecją, więc możemy mieć całkiem niezłą okazję. Celem będzie wypuszczenie kilku nacji na Bałkanach i oczywiście pieniędzy, ile się da. Tym bardziej, że flota wenecka osłania przejście. A, tylko ja mam 58 Imperial Authority. Zapomniałem. Dobra, kończymy tą... I od razu reforma nam wpada trzecia i ta super ważna dla nas. I rozpoczynamy nasze wojny o rozszerzenie imperium. Na pierwszą oś leci Genua. Nie. Ja naprawdę nie wiem, od czego to zależy. Raz za kraj dostaje gigantyczne ilości Imperial Authority, a raz 5 punktów. No bez jaj. Ale wojny toczymy dalej. Florencja następna leci. I dołączam Florencję za całe 5 punktów. Jaki żal. Jaki żal. No ale mamy chwilę na ogarnięcie kraju, bo teraz tak, tworzymy Rzeczpospolitą, ale bez nowych idei. Zostajemy na polskich. Chyba były lepsze, jeżeli dobrze pamiętam. Alleluja! 2 wojny naraz, papież i Savoy. Ogarnąłem już trochę handel na Bałtyku. Teraz musimy jak najszybciej Rygę wzmocnić, żeby mieć tutaj jeszcze większe udziały. No i reformacja się pojawiła, proszę państwa, w 1499. Dość szybko. 7 punktów za papieża. Przecież to jest jakiś... Ja w to nie wierzę, to jest tak słabe, że aż nie wiem, co mam powiedzieć, szczerze mówiąc. Totalnie rozmontowujemy Savoy, plus biorę 2 prowincje dla siebie, żeby je zaraz dodać do imperium. Atakujemy Francję i jej sojuszników, a celem prawdziwym jest Oldenburg, plus, jak się domyślacie, rozebranie Kastylii. O, Kastylii. Okej, nasza wojna nie jest aż taka duża. No i jedno centrum znika, ale pojawiło się już drugie, no nie, i trzecie, nie! Co tak szybko? Wielka bitwa z armią francuską. Na szczęście na fajnym terytorium dla nas, bo dostajemy +1 do roli. Z tego perka jakby co. Przebiliśmy się przez fortece kastylijskie, więc lećmy na Portugalię, żeby ją wyjąć z tej wojny jak najszybciej, bo od niej nic nie będziemy chcieli. Z Hiszpanii troszeczkę wypuszczamy i z tego co widzę, z Francji również wypuszczamy, ale mogę jeszcze więcej mieć. Szybka wojna z Burgundią, od której weźmiemy 1 prowincję z centrum i będziemy starali się go pozbyć. No to czas na kolejną wojenkę. No dobra, zanim zaatakujemy dalej, muszę tutaj poczyścić, bo jest dużo wojska przeciwnika. W sumie to aż odpalę złotą erę na tą wojnę. 38 miesięcy do nawrócenia centrum reformacji w tej prowincji. No to trochę mi ponawraca. Wypuszczamy Normandię od Anglii i pozbywamy się drugiego centrum reformacji. Super. Teraz szykujemy roszczenie na każdy protestancki kraj w okolicy, który mogę zaatakować. Kolejna reforma. No ile mamy teraz księstw heretyckich w grze? 7. Ej, jedno powinno zniknąć. Co jest? No ale mamy dobry moment na abdykowanie naszego władcy. Co prawda ma 70 lat i jest spora szansa, że zaraz umrze, ale tutaj co chwila mi się zmienia na takiego 1,55 i tak dalej. O, widzicie, są na początku listy, więc wolę abdykować teraz, kiedy nie dostanę pakta konwekta. I atakujemy Rupin, w którym będzie Wągas, Lubeka i inne miasta. Hamburg, czekajcie, też jest, z tego co widzę. A Bremen z Hamburgiem i Lubeką. No to super, no to jeszcze tak zaatakujemy. Więc mamy teraz po prostu wojnę z Ligą Hanzatycką i po kolei będziemy te nacje wyjmowali z wojen, zmieniając ich religię. O, Dania interweniowała. Czemu? I ostatnie centrum zostało nawrócone. Yeah! Teraz tylko czekać na Kalwinów, nie? W sumie to jestem idiotą. Czemu ja nie zatrudniam moich władców jako generałów? Im szybciej zginą, to szczerze mówiąc lepiej, nie? No fucking way! Zmienili się najpierw na protestantyzm, teraz się zmienili na Kalwinów. Serio, Oldenburg to zrobił drugi raz. Mam dość tego, że Dania mi się co chwila wbija w chrę i nie jestem wołany do obrony, więc odcinam ich. 4 heretyckie księstwa. No i jedno zaraz się pozbędę, bo już robię roszczenia. Mała, szybka wojna. O wasalizację Krymu. Są aż za łatwe pieniądze od Moskwy, naprawdę. I mogę wreszcie zabrać kolejny przywilej szlachcie. Może was to zdziwi, ale zabiorę punkt. O nie, Habsburgowie przejęli tron, nie. Znaczy w sumie nic złego się dzieje, ale wiecie, taka śmieszna beka, nie? Że obaliłem ich w Austrii, ale tak weszli na tron Polski. O, Anglia przejęła anglikanizm i pojawiło mi się ostatnie centrum reformacji, proszę państwa. Oj, zaczęła im wojnę wypowiedzieć, ale najpierw przeprowadzimy reformę, bo już niewiele brakuje. Wreszcie ostatnie centrum. Pozbyłem się, ale i tak muszę przyznać, że naprawdę sporo krajów mi nawróciło. 3,20 za Prowansję? Ja już nic nie ogarniam, naprawdę. No, czyli jednak nas chyba trzeba będzie integrować teraz Czechy, nawrócić ich prowincje i zrobić jak najszybciej monument. Szkoda, że już przez dodawanie tych państw nie można generować aż takich ilości do szybkiego reformowania Holy Roman Empire. I nawet to sprawdziłem. Na poprzednim moim filmie za Normandię dostałem 55 punktów. Teraz mam 4,40. Kochajmy Czechy, bo będą bardzo szybko integrowane. No ale to mamy odpowiedź, proszę państwa. Najlepiej byłoby po prostu poczekać na przejęcie Chre w normalny sposób i dopiero wtedy stoczenie wojen o Unię, przynajmniej nad Czechami, żeby zabrać im stolicę i rozbudować ich przekoksany monument. Na tym podejściu po prostu chciałem zrobić to bez tego monumentu, ale chyba się nie da. No to czas rozprawić się z pozostałymi księstwami heretyckimi w ramach Holy Roman Empire. No dużo ich nie zostało, ale jak to jeszcze 8? Ja tutaj chyba z 6 nawróciłem. Powiem wam, że mam wrażenie, że oni przyjmują nową religię, mimo tego, iż nie ma centrum do nawracania. 1534, 5 reform za nami i w zasadzie teraz to już tylko i wyłącznie z górki mamy. Nawet nie zostało dużo księstw do nawrócenia, a nasza władza praktycznie dominuje Europę. Holy Roman Empire powinienem reformować w przeciągu kolejnych 30 lat, więc World Conquest tak czy siak jest w 100% murowany. A was, drodzy imperialiści, zapraszam do obejrzenia odcinka z Wielkiej Republiki Rosyjskiej. Tak, niesamowicie mocna forma rządów, niesamowicie mocny kraj do podboju świata. No i do tego jesteśmy republiką, więc generujemy bardzo dużo punktów.